Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Beholder. Wracamy sobie do gry. Mamy kolejne zadanie, zbrodnia i kara. Muszę wyremontować mieszkanie pod aresztowanym Krętaczewskim. Po aresztowanym Krętaczewskim i wynająć się nowym lokatorom. Remontuj mieszkanie numer 2. Dobra. Ruszamy do pracy. Remont. Dobrze. Remont trwa. Ale to moje zajmie. Nie tak dużo. Słynny kardiochirurg szuka mieszkania, w którym mógłby zamieszkać na dłuższy czas. Brak problemów gwarantowany. Szuka mieszkania na kilka tygodni. Niedodupny. Jones niedodupny. Bosman na barce węglowej, wiek 40. Lekarz Alojzy Szpak. Wynajmijmy temu. Zadzwoń do ministerstwa. Dobrze. Co czytasz, synu? Tak, to? Widzę, że tu są. Tu się powtarzają. Dobra, zakończmy rozmowę. O co chodzi? A! Nie możemy z tobą rozmawiać, co? A tutaj dalej mamy naszą kamerę. O, jak słodko. Porozmawiajmy z tobą. Nie możesz? Aha, bo idziesz. No dobra. Skoro nie chcesz na razie rozmawiać, to nie. Rozmawiamy z tobą kiedy indziej. Ministerstwo Prawdy zauważyło rosnące zainteresowanie książkami. Aha, to już czytaliśmy. No tak, bo co... Co dzień, czyli co dobę, wychodzi numer. Gratulujemy, z powodzeniem wykonaliście zlecone wam zadanie. W nagrodę prześlemy na wasze konto następującą sumę. Zarąbiście, że nie odebrane telefony z ministerstwa zostanie ukarane grzywną, nie możecie opuszczać domu i macie bezwzględny obowiązek odbierania telefonu. Nawet jeśli będziecie jedną nogą w grobie, zrozumiano? Nie. Pozbyliście się wierzyciela. Teraz musicie wypytać lokatorów o Shimera. Ustalcie, co o nim sądzą i przygotujcie na tej podstawie jego profil. Bierzcie się do roboty, towarzyszu. Okej. Okay. Troska i zaufanie, co ukryte, zostanie ujawnione. Tak, to. Porozmawiaj. Potrzebujesz czegoś? O co chodzi? Zaczęły się zajęcia z ekonomii i dostałem listę lektur. Są na niej różne skrypty i książki, które muszę przeczytać. Wstąpiłem do księgarni, ale nie mieli tych książek. Znajomi mówili, że da się kupić używane, ale kosztują majątek. Mógłbyś porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi? Może ktoś z nich ma te książki. Znasz tylu mądrych ludzi. Spróbuję ci jakoś pomóc. Okej. Okay. Nie wyjdziesz stąd, co? Nie. Dobra. Żona Shimera, Markiem, rankiem rosół ranek. Maria, Marek. Zapytaj o męża. Jak się miewa pani mąż? Wygląda zmarnego. Nie czuje się najlepiej, ma na szczęście otrzymał przesyłkę z rolką taśmy fonograficznej. Klaus Rubi robi zdjęcia. Okej. Okay. O co chodzi? Problemy domowe. Potrzebujemy twojej pomocy, kochanie, i możemy znaleźć naszego dużego rondla. Zajrzałam do każdego kąta, nie mam pojęcia, gdzie się podział. Może ktoś go ukradł. Powinniśmy wezwać policję? Chcesz wzywać policję z powodu starego rondla? Wybij to sobie z głowy. Pewnie zostawiałeś go w starym mieszkaniu. Możliwe. Mógłbyś popytać lokatorów, czy nie pożyczyliby nam rondla? Pewnie nie odmówią nowemu zarządcy domu. Oddam go, jak tylko ugotuję kompot dla Marty. W porządku, pytam sąsiadów o rondel. Babo, masz rondel? Dzień dobry.
Zapytaję o rondel. Mam do pani wielką prośbę. Czy mogę pożyczyć od pani rondel? Moja żona chce ugotować kompot, ale nasz rondel zapodział się podczas przeprowadzki. Mam coś odpowiedniego. Proszę bardzo. Wkrótce go pani zwrócę. Nie ma potrzeby, mieszkamy z mężem sami, więc ten rondel i tak tyle tylko zbiera kurz. Proszę przyjąć to jako prezent na nowe mieszkanie. Bardzo dziękuję. Znalazłeś rondel? Poratowała nas Maria Schimmer spod jedynki, nie żałuj cukru do kompotu. Ostatnim razem smakował jak woda. Smakował jak woda, bo nie było w nim ani cukru, ani jabłek. Nie moja wina, że nie potrafiłeś załatwić kartek na cukier. Rozsmuż się, kochanie, teraz już mam nic nie brak... Nam nie... Nie braknie... Nie brakuje cukru. Okej, córka coś ode mnie chciała. Ja idzie do roboty. Pobawisz się ze mną? Nie teraz, Marto. Zaginiona zabawka. Co się stało, kochanie? Coś strasznego, tatusiu, zgubiłam... Coś tam zgubiłam. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Kim jest Niara? To moja lalka, moja ulubiona lalka. Aleś mnie nastraszyła, Marto. Gdzie bawiłaś się nią po raz ostatni? W domu. Naira jest za mała, żeby wychodzić na dwór. Znajdź ją, proszę. Okej. Okay. Ty, panie Marku, ty idziesz... Gdzie ty idziesz? Tu idziesz, panie Marku, co? Czego pan potrzebuje od pracownika archiwum? Przedstaw się. Powoli pan, że się przedstawia. Mam na imię Karl, jestem nowym zarządcą budynku. Dużo czytania. Fajnie, bo mam dużo pracy tutaj. Podoba mi się. Nazywam się... Marek Ranek, jestem szanownym archiwistą, zmuszonym do życia w tak odrażającym mieszkaniu. Mam nadzieję, że zrobi pan tu porządek. Dam się wszystko. Lepiej dla pana, że tak właśnie było. Zapytaj o Klausa. Chciałbym zapytać o Klausa Schimmera. Dlaczego pan pyta? To jest prawda o zadaniu? Oczywiście, to mój obowiązek. Widziałem, jak Klaus kupował zestaw modelarski. Oni mają dzieci. Myślałem, że to prezent. Potem wiedziałem, jak zapakował pudełko w papier i poszedł z nim do domu. Najwyraźniej kupił ten zestaw dla siebie. Dziękuję, bardzo mi pan pomógł. Jeszcze o książki dla syna. Co tutaj książki dla Patryka? Jest pan wykształconą osobą. Nie wie pan może, gdzie mógłbym dostać podręczniki do ekonomii? Mój syn otrzymał na uczelni listę lektur, ale tych książek nie da się kupić w żadnym sklepie. Może je dostać w bibliotece, ale kolejka do wypożyczenia jest bardzo długa. A co się panu nie podoba w bibliotece? Cicho tam i przyjemnie. Miejsce w sam raz dla młodego człowieka. Nie ma pan co dawać pieniędzy tylko na książki? Dziękuję za radę. Obawiam się, że synowi raczej się ona nie spodoba. Pytają najnowsze wieści. Ministerstwo Alokacji pracuje nad planem na nowy rok. Podobno zmniejszy się liczba miejsc na uczelniach. Najpopularniejszym zawodem ma być górnictwo. Pański syn też uczy się na górnika? Tak, dostał przydział do szkoły górniczej, a udało mi się zapewnić mu miejsce na uniwersytecie. Będzie inżynierem. Poszczęściło się panu. Rosa pracuje na stołówce. Odkąd pamiętam, zawsze siedziała w kuchni. Tak kocha pieczenie bułeczek i ciast, że robi to zawodowo. Żeby jeszcze nie zalatywało tak od niej kapustą. Okej. Dobra, Rosa idzie. Tylko Rosa idzie tutaj do nas, czy Rosa idzie gdzie? Gdzie Rosa idzie? Rosa idzie tutaj. Więc z nią porozmawiajmy. Dzień dobry. Przedstaw się. Ta, miło pana poznać. Z pewnością poznał już pan mojego męża. Mamy też syna, jest do pana bardzo podobny, ale mieszka w stolicy. Chciałbym zapytać o Klausa Schimmera. Nie narzuca się pani? To człowiek godny szacunku. Mógłby mi kupić butelkę wspaniałego sherry. Pomógł mi kupić butelkę wspaniałego sherry. Jest znawcą win, nie to co mój staruszek. Okej. Okay. Znaleźć podręczniki ekonomii, co?
Mi się wydawało, czy tam ktoś jeszcze jest. Nathan Keller? Ktoś ty. Aha, to tylko takie ten. Magazyn poświęcony ogrodnictwu, stary ten, wędka, apteczka. Nie potrzebuję nic. Kupmy kamerę. Taką ze średnim polem widzenia. Tutaj coś jest? Nie, tutaj jest łóżko. Zamontujmy ją tutaj. Inwigilancja. Nie wiem, kto wrócił, ale to już nieważne. My tu jesteśmy. Kim pan jest? No właśnie, wszyscy wrócili. Moje uszanowanie. Handel? Co pan dzisiaj sprzedaje? Proszę spojrzeć. Książki. Właśnie takich książek potrzebuje Patryk. Duchowe romansidło, aspiryna. Naszego ukochanego wodza. Książka opisująca i inspirująca życie naszego wielkiego wodza. Śrubokręt. Czekolada i mamy jakąś whisky. Możemy kupić te książki dla Patryka. Patryk się nazywa. Ja się zastanawiam, czy to dobry pomysł, nie? Co tu mamy? Whisky? Kupmy mu te książki. Niech se chłopak ma. Aha, to tutaj mamy zbieranie informacji. Okej, zapukaj. Czy ty czegoś potrzebujesz? Podświetla nam się chałupa od razu, jak ją ten. Jak przychodzi? O co chodzi? Przedstaw się. Pozwoli pan, że się przedstawię. Mam na imię Kar, jestem nowym zarządcą. Jones niedodupny. Bossman na barce węgla, numer bla bla bla. Przygotowuję się właśnie do drugiego rejsu. Płyniemy za granicę. Na czas szkolenia w Komitecie Spraw Zagranicznych będę mieszkał w pana. Co to jest za szkolenie? Obowiązkowe dla wszystkich wyjeżdżających służbowo za granicę. Chodzi o szkolenie antypropagandowe. Jest pan sam? Tak, mieszkam sam. Taksyjna ofera. Mam propozycję. Mam ciężkie czasy. Wszyscy starają się jakoś przeżyć. Mam towar. Konserwy rybne. Pan tu wszystkich zna. Znajdzie mi pan kupca na te puszki, to dobrze panu zapłacę. Zapytaj o jakość konserwy. Co to za konserwy? Dobrze, czy zwykle było to najlepszej jakości? Importowane z zagranicy będą się sprzedawały jak świeże bułeczki. Niestety nie mogę sprzedać ich na rynku. Muszę pozbyć się ich po cichu. Znalazłem je w ładowni. Walały się bez właściciela. Na bardzo obowiązuje zasada, że jak coś nie jest przybite gwoździem do pokładu, to jest niczyje. O, fajna zasada. To zabrałem tyle, ile udało mi się unieść. Skłódź się. O, stoi, spróbuję sprzedać tę konserwę. Cudownie. Tu jest skrzynka z 50 puszkami. Jedna puszka kosztuje 60 dolców. Na rynku można sprzedać taką za stówę. To oznacza, że koszt skrzyni to 3000. Płaci mi pan 3000 i sprzedaje całość. Wszystko, co zarobi pan ponadto, idzie do pańskiej kieszeni. Prawda, że świetny interes? Zakończ rozmowę. Co pan jeszcze, o co chodzi? Zapytaj o rejs. Wkrótce pan wyjeżdża, dobrze zrozumiałem? Tak, niedługo wypływamy, barka jest już gotowa. Czekamy tylko na szkolenie załogi w komitecie. Dokąd płyniecie? Przez zatokę na południe, a potem na morze Neola. Był pan w Sher? Nie, to miasto. Największe portowe miasto handlowe. Od ponad 10 lat mają tam
autonomię. Zawiniemy do portu na tydzień, żeby rozładować węgiel i się zabawić, a potem się zobaczy. Dobrze. Spróbujemy ogarnąć. Gdzie jest nasz syn? Nasz syn idzie spać w pizdu. Okej. Muszę sporządzić profil Krausa Schimmera. Dobrze. Jest coś nowego? Zabranie się posiadania obcych walut. Dobrze. Co o nim wiemy, o tym Klausie? Lubi robić zdjęcia, lubi modelarstwo i zna się na winie. Dobra. Tak się robiło profil? Z profilu lokatora. Obywatel, jak mu tam było? Klaus Schimmer. Zamieszkujący lokal. Były właściciel tego budynku, o proszę. Zamieszkujący lokal numer 1. Płeć mężczyzna. Współlokatorzy, tak. Maria Schimmer, zgadza się? Maria Schimmer, zgadza się? Zawód. Sprzedawca tytoniu. Klaus Schimmer, mieszkanie numer 1, mężczyzna, mieszka z Marią Schimmer, sprzedaje tytoń. Już nie dostałam informacji, że to jest ten. Jezus Maria. Zadzwoń do ministerstwa i zgłoś wykonanie zadania. Odejdź od biurka. Co tu się stało? Profil przyjęto. Okej, zadzwoń. Słusz raport na temat zadania. To ministerstwo, nadszedł czas zdecydowania działania towarzyszu. Eksmitować Klausa. Pytaj żony, co się stanie z jego żoną? Jego żona nas nie interesuje. Zadźcie sprawy tak, jak uznacie za stosowne. Metodykę. Jak bym ją eksmitować? Możecie porozmawiać, wystarczy nam, że zgodzi się na wyprowadzkę. Wolelibyśmy jednak, abyście napisali na niego raport związany ze złamaniem któregoś z dyrektyw. To wasz obowiązek, towarzyszu Karl. Zrozumiano, do usłyszenia. On chyba nie złamał żadnej dyrektywy, nie? Tak, tato? Porozmawiaj o książkę. Dowiedziałeś się czegoś na temat książek? Mam tu wszystkie książki z listy. A niech mnie, zabieram się za naukę. O takim bogactwie nawet nie śniłem. W ogóle nie będę musiał chodzić do tej szczurzej nory. Znaczy do biblioteki. Pięknie. Czy on złamał którąś dyrektywę? Zabrałem się posiadania obcych walut. Zabrałem się śpiewania na placu przed ministerstwem. Produkcji. Zabrałem się posiadania książek. Może on ma książkę jakąś tego Williamsa. W postaci tej... Właśnie. Dzień dobry, zakończę rozmowę. On idzie do roboty, nie? Przeszukaj. O, ta żona jego też idzie do roboty. Zegarek. Ale zrobiony go ze skóry świetnej jakości. Zabierz. Oni się jakoś rzucą, jak tam wejdę? Dobra, nie rzucają się. No to otwórz drzwi. I wchodzimy. Przyda nam się tutaj kamera. Mimo wszystko, załóż kamerę. No i przeszukujemy rzeczy. Książki. Paula Williamsa. Jako student miałem wrażenie, że to jakiś bezsens. Posiadanie tej książki jest nielegalnie. Dobra, tak mi się właśnie wydawało. Że facet będzie miał książki gościa.
portmonetka. Dobra, nie ruszamy portmonetki. Przeszukaj. Farby. Nazwiska, prywatne zapiski, nic interesującego. Dobra. Koperta z listami, książki. Zostaw nudna, prawnicza literatura. Ble, ble, ble. Dobra. Szachy. Szachy mnie nie interesują. Grzebień, rolka, zagraniczne listy, paszport. Nie, nie będę tego kraść. Dobra, ale już mi się właśnie wydaje, że muszę iść się stąd zabierać. Będę w stanie mu sprzedać moją szanowanko. Porozmawiam o konserwach. Potrzebuje pan może importowanych konserw? 50 puszek za 4000 importowanych? A dlaczego one takie poobijane? Wezmę je, taki towar szybko schodzi. Niech pan wróci jutro, to się rozliczymy. A, super. Już je zabrał? Już je zabrał. Handel. Muszę spojrzeć. Sprzedajmy go. Dodatkowa kasa zawsze się przyda. Powiedzieli, że najlepiej by było go wyeksmitować, nie? Rozkaz ministerstwa. Znajdź sposób na eksmisję. Mamy dużo czasu. Świetny interes, zarobiście. Szukajmy nasz dom. Nasze dziecko zgubiło lalkę. Skoro mamy sporo czasu. Drewniana zabawkę. Chyba nie to. Dlaczego trzymasz szczoteczkę do zębów w jebanym telewizorze? Kto trzyma szczoteczkę do zębów w telewizorze? Kaczka. Uwielbia kaczki. Dorobimy się własnej łazienki z dużą wanną, w której wśród pian będzie pływała gumowa kaczka. Listy, drewniane klocki i wyróżniająca się portmonetka z niewielką ilością pieniędzy, ble, ble, ble. Taki hejs. Powiesz się ze mną? Nie teraz. Nari, Naira. Strasznie się za nią tęsknię, znajdziesz ją dla mnie. Oczywiście, że ją znajdę. Tatuś potrafi znaleźć wszystko. No. Zwłaszcza, jeżeli ktoś łamie przepisy. Opublikowano nową dyrektywę. Taka kiedyś bawiła się moja żona, teraz bawi się nią moja córka. Nazwała ją Naria, choć to imię pasuje raczej do kota. Zabierz. Proszę cię, dziecko, znalazłam twoją lalkę. I tutaj teraz pojawia mi się pytanie. Bo możemy porozmawiać z gościem, możemy go wypierdolić za złamanie dyrektywy. Tylko że jak go wypierdolimy za złamanie dyrektywy, to wtedy będzie źle. Chodźmy z nim porozmawiać. Zwłaszcza, że nam się zapisał czas. Najpierw chodźmy do naszego dziecka. Rozmawiaj o lalce. Już ją znalazłem, proszę. Wymyśliłem świetną zabawę, opowiedzieć ci o niej. Naria będzie górnikiem przysypanym gruzami, a ja będę ją ratowała. Całkiem niezła zabawa. Może pobawię się klockami. Zbuduję z nich kopalnię. Zarąbiście. Głowa rodziny! Achievement! You! Dobra. Dobra. Jaka jest ta nowa dyrektywa? Zabrania się posiadania importowanych napojów gazowanych. Napojów gazowanych, co? W Szpanii męża pani szukam. Zapukaj. Stuk, puk.
Mąż mi jest potrzebny. Dzień dobry, zakończę rozmowę. Nie, no z mężem muszę pogadać. Muszę poczekać. Nie będę składać na niego donosu. Książka. To jest jej książka czy jego książka? Jego książka. No ich oboje w sensie małżeństwem. W sumie mogłabym złożyć donos na ich oboje, nie? Jakiś nowy ten? Nowa poczta? Nie ma, ale jest 5 września. No, zróbmy to zadanie do końca. Jak skubany zapierdziela na tym speedzie? Dobra. A, szlak uciekł mi. Się bawiłam na speedzie. Porozmawiajmy z żoną. O co chodzi? Zapytaj, co się stało. Co się stało? Marta jest chora, a my nie mamy w domu żadnych leków. Moglibyśmy zdobyć dla niej trochę aspiryny. Stałam pół dnia do okienka w aptece po to tylko, żeby dowiedzieć się, że bez recepty niczego nie dostanę. Oczywiście to coś poważnego. Nie, to tylko lekko podwyższona temperatura. Nie podoba mi się, jak ona wygląda. No okej, zaraz przyjdzie ten... Hultaj, nie? Co chodzi? Z naszymi sąsiadami bardzo mili ludzie. Dowiedziałam się, że pod naszym domem często pojawia się człowiek w cylindrze. Można u niego kupić różne rzeczy. Jakie rzeczy? Handluje starociami? Jest ci, ten? Czy ty nie możesz wysłuchać mnie do końca? Nigdy nie słuchasz, co do ciebie mówię. Aniu, tylko nie zaczynaj. Nie chciałem cię obrazić. Jesteś mistrzem w psuciu ludziom nastroju. Czasem wydaje mi się, że żyjesz z... Co mówiłaś z tym handlarzem? Podobno można u niego dostać zupełnie nowe rzeczy przydatne w domu. Starsza kobieta z drugiego piętra pokazała mi perfumowane mydło, które kupiła u niego w zeszłym miesiącu. W tej chwili już go nie sprzedaje, ale ma wiele innych przydatnych towarów. Dlaczego nosi cylinder w jakiejś magii? Tak, z kapelusza wyciąga rzecz. Potrzebujesz mydła? Przecież mamy cały karton szarego mydła, które kupiliśmy na kartki. Karl, jesteś nie do zniesienia. Czasem mam ochotę się przez ciebie powiesić. Idź, porozmawiaj z nim. Przy okazji kup Marcie jakieś słodycze. Biedactwo od miesięcy nie widziała nas czy cukierka. Cukierki to żaden problem. Chcesz cukierki? Będą cukierki. Po co te nerwy? Muszę kupić u handlarza słodycze dla mojej córki i dać je żonie. Żona prosiła mnie znalazł aspirynę. Musimy go eksmitować, tak? No dajesz tego handlarza, nie? Rozmawiajcie o pogodzie. Mogę sobie gdzieś usiąść i poczekać? O, handlarz idzie. Uszanowanie. Przyszedłem po pieniądze, tak się umawialiśmy, tak pańskie kieszenie się sprzedają, nie ma na nie chętnych, w ogóle na ich nie zarobiłem. Ma pan kopertę, w środku jest prawie połowa umówionej sumy. Niech się pan cieszy, że jest chociaż tyle. Okej. Okay. Handel. Proszę spojrzeć. Sprzedawane jest razem i szybko otworzył skleroną bryłę, te owinięte są w kolorowe papierki. Okej. Okay. Kupmy córce. To jest aspiryna. Kupmy. Dobra. Halo! Co się stało? Dlaczego ja się nie mogę przesuwać, co? No właśnie. Aha, bo... że... kapsluka sobie włączę. O co chodzi? O słodyczach? Znowu jest na mnie zły?
Prosiłam, żeś kupił naszej córce słodyczy. Nawet nie wspomniałam o truskawkowym mydle dla siebie. Kupiłam słodyczy. Niestety handlarz nie miał mydła, które tak ci się podobało. Karl, kupiłeś słodycze, dzięki tak się ostatnio denerwuję. Dlatego zamykam oczy, widzę tych drabów wywlekających z domu poprzedniego zarządcę. Serce mi się kraje, jak pomyślę, że mógłbyś być na jego miejscu. Anno, przestań się zadręczać. Nic się nie stanie, przecież nie jestem głupi, będę wywiązywał się ze swoich obowiązków jak należy. A co jeśli twój poprzednik też tak myślał? No nic, pora wracać do pracy. O co chodzi? Jak się czuje Marta? Pogorszyło się, zdobyłeś aspirynę? Tak, proszę, mam nadzieję, że to tylko przeziębienie. Teraz wszyscy chorują. Dziękuję, myślę, że za kilka dni dojdzie do siebie. Okej, nasz syn potrzebuje porozmawiać. No to z nim porozmawiajmy. Tak, tato? Co się stało? Przez to, co się stało? Poznałem ją dziewczynę i chciałbym ją gdzieś zabrać. Za parę dni ma być premiera spektaklu Ognie Nadziei. Przyjechali aktorzy ze stolicy. Chwila, kim jest ta dziewczyna? Andrea Gorczyk. Jest piękna i bardzo mądra. Uwielbia teatr. Myślałem, że zechciałaby pójść na przedpremierę. To moja szansa, tato. Problem w tym, że nie mam pieniędzy na bilet. Ile to kosztują? 550. To dużo pieniędzy. Teatr to wspaniały pomysł. Masz pieniądze na bilet. Dzięki, tato, jesteś najlepszy. Udział dobrej rady. Nie ma potrzeby wydawać więcej pieniędzy niż to jest konieczne. Znajdź chwilę, żeby wybrać się do biblioteki i przejrzeć gazety ze stolicy z ostatniego tygodnia. Przeczytaj, co wykształceni ludzie napisali na temat tej sztuki. No, chyba że nie chcesz zrobić wrażenia na swojej nowej przyjaciółce. I zamiast tego wolisz siedzieć na przedstawieniu jak ostatni głąb. Dzięki, tato. No. Jestem dobrym ojcem. Dobra, już możemy z nim porozmawiać. To z nim porozmawiajmy. Dzień dobry. Przedstaw się. Będzie pan zarządzał budynkiem, który niegdyś należał do mojej rodziny. Niestety poprzedni zarządca zdążył doprowadzić go do ruiny. Mam nadzieję, że zrobi pan tu porządek. No dzisiaj wszystko. Pytaj, czego potrzebuje. Niech pan będzie ze mną szczery. Czy otrzymał pan polecenie, żeby mnie szpiegować? Powiedz o poleceniu. Musi pan być ostrożny, towarzysz Klaus. Będę szczery. Otrzymałem polecenie pozbyć się pana z tego budynku. Co? Chcę eksplitować mnie z tego własnego domu? Co się w głowie nie mieści? Już dawno bym się stąd wyprowadził, gdybym tylko mógł. Cóż, nie powinienem zwracać panu głowy moimi problemami. Dziękuję za ostrzeżenie. Co pan teraz zamierza? Zaproponuj pomoc. Chce pan pomóc? Dlaczego nie opuści pan miasta? To bardzo podejrzane. Dlaczego miałby mi pan pomagać? Ej. Nie pytam z ciekawości. Chcę panu pomóc. Prześladują mnie. Trudno mi uwierzyć, że ktoś interesuje moje problemy. Skierowali mnie do pracy w sklepie z tytoniem. To taka mała, drewniana budka w pobliżu rynku rybnego. Odebrali mi pozwolenie na wyjazd. Bez niego jestem tu uwiązany jak pies na łańcuchu. Sam nie rozumiem. Co to za pozwolenie? Co to za pozwolenie? Przecież powinien pan wiedzieć o takich sprawach. To dokumenty, które należy okazać przy próbie wyjazdu na ten ważnych obiektywów lub przy wyjeździe z miasta. Stacje kolejowe, porty, drogi z posterunkami, to wszystko jest dla mnie niedostępne. Dlaczego nie opisuje pan? Nie uwierzy pan. Ministerstwo odpisało, że moje dokumenty zostały przesłane do archiwów w celu uzupełnienia danych. Napisali, że mogę je stamtąd sam odebrać. Gdy udałem się do archiwów, powiedzieli mi, że nie mają moich dokumentów. Spędziłem tydzień w kolejce, żeby zobaczyć się z inspektorem w sprawie ich odnalezienia. 2 miesiące później dowiedziałem się, że złożyłem wniosek na nieodpowiednim formularzu i że obecnie nie mają formularzy, których potrzebuję. Do diaska. Czyli pańskie dokumenty zaginęły w archiwach. Tak, moje dokumenty są w archiwach. Podobno w ten sposób próbują doprowadzić petentów do szaleństwa. Sam już nie wiem, czy to żart, czy prawda. Ministerstwo alokacji umywa ręce, a za archiwami nie da się niczego zrobić. Zakończ rozmowę. Spróbuję panu pomóc w sprawie pozwolenia na wyjazd. Okej. Okay. Zdobądź z archiwum dokumenty Klausa Schimmera. Gdzie jest pan marynarz? Potrzebuję pana marynarza. Zbliża nam się północ, więc zbliża nam się czas. Ale zapytajmy się w ministerstwie, co mamy zrobić. Informacje, o co chodzi? Um...
Może mi się uda ogarnąć z tym marynarzem, nie? Moje szanowanie, handel. Tutaj mamy jabłka. Ty, czyli możemy wrabiać ludzi w posiadanie rzeczy, nie? Jakby nie mieli. Porozmawiajmy z tobą. Gdzie są moje pieniądze na konserwy? Chcesz mnie zrobić w konia? Już ja ci to z głowy wybiję. Przyniosłem kopertę z pieniędzy. To jest tylko 1500 dolców. Umawialiśmy się na dwa razy więcej. Jakżeś mnie słuchał? A może nie potrafisz liczyć? Handlarz mnie wyrolował. Co jeszcze? Ja dam ci skrzynkę pełną konserw, a ty mi dajesz pieniądze? Poślij go do diabła. Nie zapłacę ci nawet centa. Konserwy były kradzione. Mogę to zgłosić, gdzie trzeba. Nikogo niczego nie zgłosisz, świnio. Na tym świecie nie ma telefonów. Ty chuj! O, jaki chuj! No i chuj mi z tym, że opublikowano nową z... Dziabnął mnie świnia. W dniu pogrzebu Karla padał deszcz. Gdy ziemia zakryła wieko jego taniej sosnowej trumny, zza zasłony szarych chmur wyjrzało blade jesienne słońce. Cmentarz spowiła mgła. Nikomu z rodziny Karla Steina nie było dane dożyć końca tego roku. Jezus Maria, jak czarno. Gdzie mnie wczyta? Znaczy ten, jak pochmurno. A tutaj... To bądź świetny interes. Dobra. Okej, okay, ale będziemy to sobie kontynuować w następnym odcinku. Nie spodziewałam się tego. W takim razie zamiast olać gościa, to po prostu użyję punktów autorytetu. Mam ich sporo, mogę je powydawać. Ale tak, będziemy się bawić w tym następnym odcinku. No, nie spodziewałam się tego, naprawdę. Zaskoczyło mnie to. Natomiast tak, w tym miejscu ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.